Hej, cześć, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Summoners Waru. Dzisiaj przedstawię Wam obszar na mapie, Trial of Ascension. Odblokowujemy go na 15 poziomie i jest to wieża, w której wspinamy się od poziomu pierwszego do poziomu setnego. Im wyżej jesteśmy, tym jest trudniej. Mamy dostępne dwa poziomy trudności, Normal i Hard. Za przechodzenie każdego etapu. Oczywiście są nagrody. Nagrody przedstawiam zaraz. Aż jestem ciekawy, albo nie. Teraz przedstawię nagrody. To etap dostajemy Samoning Stone. To etap. Co, co poziom wieży? Pierwszy, drugi dostajemy Samoning Stone. To pięć etapów dostajemy Kryształy. Na dziesiątym etapie dostajemy 50 energii, więc warto chociażby dostać się na 10. Jeśli nie dajecie rady, tak sobie e, no dojść powiedzmy do 20, to zróbcie do 10. No chyba, że potrzebujecie summoning stone, wtedy róbcie ile chcecie. E, poziom 20 e, zdobywamy jednego Rainbow Mona, trzygwiazdkowego jak widać. Na 30 zdobywamy Mystical scrolla, na 40 100 kryształów. 40 etap jest już dosyć ciężko do osiągnąć. Ale naprawdę warto, jeśli, jeśli dajecie radę, to na pewno cieszycie się z tych 100 kryształów. 50 etap 2 Mystical Scroll. 60 etap 4-gwiazdkowy maksymalny level Rainbow Mon. Czyli też fajna nagroda. Za to 70 jest już bardzo fajna nagroda, bo jest Devil Mon. Na 80 aż 300 kryształów, to jest też bardzo dobra nagroda. 90 light and dark scroll. Setny Legendary Scroll. Ale to nie jest tak łatwo, bo setny level zawsze jest. Głównym bossem są dwa warianty głównego bosu, głównego bossa. W tym momencie, to a hard, które wam pokazuję, ma wariant. Już wam pokazuję. Taki Bos nazywa się chyba Attaros. Nie można wyświetlić jego nazwy, ale to było jakoś tak. Attaros, może nazwa jest pod skillem? No nie bardzo, ale jakoś tak się nazywał ten boss. Za to Toa Normal aktualnie jest na, mm, w wersji, bo są właśnie te, dwie warianty, te dwa warianty jest w wariancie Lilith. Lilith to jest też inny boss. Ona tak wygląda, proszę bardzo. I teraz tak, możecie naraz robić Toa Normal i Hard. Czyli w momencie, jak osiągacie 15 poziom, może, macie odblokowane od razu dwa poziomy: Normal i Hard. Warto o tym pamiętać. Nie zapominajcie o tym. Możecie zdobyć w ten sposób podwójnie nagrodę, bo i za Toa Normal zdobywacie nagrody, i za Toa Hard, te, które Wam przeczytałem, oczywiście. Do, te, do tego polecam Wam sprawdzać strategię info, tak jak wyświetlałem tutaj. Na przykład na 50. etapie na Toa Normal czeka nas takie coś. No i tu mamy napisane, co średnio gracze używali. Zazwyczaj jest to dobry wariant, żeby sprawdzić sobie tak. To co mogę jeszcze dołożyć, nie daje rady, ale chciałbym spróbować czegoś jeszcze. I kombinujecie z drużyną, patrzycie tutaj, no na przykład ktoś używał spektry, dajecie spektrę, może Wam się uda, może nie. Oczywiście zastąpić coś musicie, no ale jak już kombinujecie, e, to będzie dobrze. To odświeża się średnio co 30 dni, tak około 30 dni. E, I widać tutaj na dole licznik, ile do, pozostało do odświeżenia, pozostało 13 dni. Teraz mam tutaj tabelkę...

kosztuje 6 energii i od 81 do setnego kosztuje 7 energii. Jest to spory koszt energii tak naprawdę, ale warto to zrobić. Warto to zrobić, widzieliście nagrody, więc, więc no polecam spróbować, polecam pobawić się. No i to tyle w tym odcinku. Papa. Pa.